Siemaneczko, w 34 części Let's Play Alex. Przypominam, że ostatnio zrobiliśmy questa z polowaniem. Raptorki już nie stanowią zagrożenia. I już wiem, że obozowisko, to malutkie, które na początku możemy spotkać, jeśli wybierzemy trudną drogę z Durasem, jest obozowiskiem naszej drużyny. Dla wszystkich, bez wyjątku, że Duras nie wraca do Goliet. I co? I dlaczego Duras był tam, a nie tutaj? Wystarczyło się tepnąć tutaj do obozowiska i Duras też tutaj się przeniósł. Tak by the way, takie info na szybko. Widzę, że tu jakiś szczurek chodzi, którego bym... którego bym chętnie skróciło głowę. Dobra, a na dzisiaj co? Spróbujemy pomóc Falkowi z tymi jego częściami. Z tych ruin. Tutaj mamy pierwszą część, no i najbliżej będzie tutaj, więc się tepniemy. Bo tak rozkminiałem, byłem u Durasa tam na górze, gdzie ostatnio go zostawiliśmy. Dlaczego on nie chce iść do tego Goliet, nie? Kazałem mu iść tam. I w końcu w opcjach było, że do obozu, a nie do Goliet. Ale i tak nie szedł, nie? Sprawdziłem na internetach, gdzie jest dokładnie ten obóz. No i okazało się, że to jest ten malutki obozik, który dobrze znamy. Siema. O, pierwsza krew dla ciebie. Dobra. Teraz moja kolej, poczekaj. No nie ruszaj się, come on. Falk, bierz go. Falk, come on, zapomniałem kotletów wyposażyć. To był błąd. Dobra, no i pięknie. Dobra, trochę tam am wpadło. No idziemy tam do tej części, tam też jakiś jest ptaszek, ale to nas nie interesuje w tym momencie. Interesują nas części dla Falka, które gdzieś tutaj powinny być. Mamy jakieś ruiny, chyba opuszczone całkowicie, albo i nie. Aha, łupieżca. Uuu, będzie problem. Robiliśmy jakieś obrażenia. O, shit. Mamy problem, dobra. Ale mamy też sporo strzał do łuku, więc warto by chyba je wykorzystać. Robimy... Serio? Nie, dobra. Nie mamy szans. To był zły pomysł, żeby tu podchodzić. Na mutki jeszcze jesteśmy zbyt słabi. Odwrót, w trybie natychmiastowym, Duras. To nie jest miejsce dla nas. Kurwa, tu jakiś znowu troll. Zapomniałem, że Goliet rządzi się swoimi prawami. Kto to jest? Orlon. Też wygląda na jakiegoś mutanta. A tam? Tam jest jakiś troll pewnie. My musimy dostać się albo tam w kotlinę, albo na górę. Pewnie w tą kotlinę, która jest pilnowana i przez tego, i przez tego. Dobra. Robisz mu jakieś obrażenia, tak? No coś tam mu nawet robisz. Ale my chyba z łuku mu nie robimy za dużo obrażeń, albo w ogóle. Super, posłabi niebo. Nie, dobra, nie będziemy chciał marnować. Domęczymy go jakoś, tego mutka, czy nie damy mu rady? Może być problem. No. Mamy problem bardzo poważny, dobra. Oczywiście troll pewnie nie rzuci się na mutanta, tylko w naszą stronę. Tak mniemam. A, tu jest ślepy zaułek, to świetnie. Tam ten gnojek nas zgoni. Ale najwyżej trafi Falka, nie nas. Ktoś musi zostać do poświęcenia. O Jezu, serio? Jebitny kamień się tu trafił, fuck. No shit. Nie wejdziemy tu nigdzie. Dobra, to jest jakaś podejrzana jaskinia.
Która nie wygląda sympatycznie. Ani trochę. Mroczny, dobra, to z tobą na pewno nie mamy szans. A czy to jest w tej jaskini? Kurwa, no spora szansa, że to będzie w tej jaskini. Może Falk weźmiesz na siebie przyjaciela? Dobra, ja bym szybko na rekonesans poleciał. To jest szpon. Na pana towarzysza nie, to nie jest tutaj. Mięsko też weźmiemy. Dobra, jak ci idzie z nim? Beznadziejnie, czyli zaraz padniesz. Czyli to jest na górze, ale jak my się tam na górę mamy dostać? Nie mam pomysłu. Jetpackiem chyba raczej nie damy rady, chociaż... Chociaż kto wie. Ty dasz tutaj radę wskoczyć? Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie. Dobra, tu się nie ześliznimy. A damy radę, dobra. No spokojnie damy radę. Nie ma dramatu. Systematycznie i... O, tu będą... O, tu będzie problem. Auć, 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 auć. Ale tu może zejdziemy niżej. Dobra. To, żem kurwa zszedł niżej. Oj, będzie cudowanie, ale... To nie damy rady, ale... To jakbyśmy pocisnęli. No. Potem tam, a potem tam. I będziemy na miejscu. Dokładnie. W sumie dobrze, że to jest gdzieś na górze, a nie w jakiejś tam jaskini. Dobra, i tu ostro dawaj na górę. No i okej. Ja tu pytanie, czy coś tutaj jest do zebrania? No tu Explore lubi być nagradzany, ale chyba nie w tym przypadku. Chyba nic tutaj nie będzie, nawet żadnego krzaczka z szczawiu królewskiego albo coś w tym stylu. No chyba nie, patrzcie. Ale bida. Ale opady deszczu i widok na wschód słońca, albo może no chyba wschód, są cudne. Dobra, tu mam jakiś szlak. Czyli tu też mogą być potworki. Czy my daleko jesteśmy? No w sumie niewiele się przybliżyliśmy. A manewrów sporo wykonaliśmy. Gryzak, dobra, tam jest tylko gryzak. Znaczy z nim problemu nie powinno być. Tutaj. Kolejny gryzak, dobra. Musimy się szybko z nim uporać. O. Ej, ej, ej. Kolego. No Jezu, serio? Dobra, dawaj. No, szarża, tak, szarża, pięknie. Dobra. Gnoju. Jezu, przyda się jakaś zajebista broń. Fajnie, tam skończyłeś. Teraz tutaj pomóż. Ej, no mocniejszą ma dystansową broń, bez kitu, o wiele mocniejszą. Bardzo mnie jeszcze zrani, skubaniec. Dobra, teraz trzeba czas naprawić błąd, który popełniłem na początku, a mianowicie... nie wyjąłem sobie jedzonka. Smażone mięso pod... zestaw tak szybkiego użycia pod czwórką, dokładnie. Anuluj. No, okej, okay, przy okazji wziąłem, dobra. To jest do zebrania. Czy ja truchła wyczyściłem? Wyczyściłem, dobra. Możemy uderzać dalej. Okej, okay, to jest tutaj. Znaczy, tutaj tylko, że na górze. Dobra, tu robimy sobie wymuszoną przerwę. Jeszcze jetpack załaduje. Dobra, chyba tyle powinno starczyć. A nawet
skończyło. Mam jakieś ruiny. Ej, a to nie jest czasami nasz statek? No właśnie. Chyba będzie nasz statek, nie? A zobaczmy, co jest zadanko. Moduł czujnika z konwertera, wysokiej mocy procesor z maszyny bojowej, znajdujący się w strefie wojny w Abesie. Z karteru komnety, dobra, przegub z maszyny Starego Świata. Z jednostki, no, oblatywacz. Chociaż cholera wie, czy to akurat ten, dokładnie ten nasz statek. Dobra, mamy to, czego chcieliśmy. Fajnie, explik wpadł. A coś tutaj więcej możemy? Co do części, o których wspominałeś. Tak. Mhm. Mamy moduł czujnika. Jedna rzecz z głowy. Kleryk, który zlecił mi to zadanie, będzie zadowolony. Nie jesteś klerykiem? Ja jestem... Jak to najlepiej ująć? Zwolennikiem. Just. Musimy zabrać te części do Ignadonu? Być może. Albo do Tawaru. To tajemnica. Mogę znaleźć kleryka, który zlecił mi to zadanie. Kiedy wypełnimy naszą misję, podam ci współrzędne. Pamiętaj, że nasze działania są ściśle tajne. Wysłał mnie emisariusz z Hortu. Bardzo światły człowiek. Służenie mu to dla mnie zaszczyt i obowiązek. Serio, Jax, jeszcze się nie zorientowałeś? No come on, gościu ma, wchodzi w ciuchach od kleryków, więc wiadomo, że jest bardziej zwolennikiem kleryków, no. Służenie? Służenie i pomaganie. Wszyscy służymy Kal-Ernowi. Emisariusz przemawia w jego imieniu. Muszę stosować się do jego poleceń. Mm-hmm. Kal-Ernowi ufamy. Jasne, skoro tak twierdzisz. A, tak. Kal-Ernowi ufamy. Wszyscy klerycy wierzą w Kal-Erna. Powinieneś porozmawiać z emisariuszem. Muszę wypełniać jego polecenia. To kleryk z klasztoru w Horcie. Skoro tak twierdzisz. Być może z nim pogadam, dobra, ale mamy też... Następną część. Mam miniaturowy akumulator eleksowy. To przykład, jak Eleks zrewolucjonizował technologię. Być może nie dysponujemy środkami, którymi dysponowali nasi przodkowie, ale za to spójrz, ile udało się osiągnąć klerykom. No ta opcja też jest słuszna. To praca kleryków? Taka jest wola Kal-Erna. Tylko klerycy wierzą w naukę i badania. Jedynie oni są zdolni wyprodukować coś takiego. Za technologię, którą udało się uratować i którą tu stworzono, Magalan winien być wdzięczny klerykom. Nie należy winić kleryków za Albów. Nie masz co do tego wątpliwości. Wolą Kal-Erna jest pomóc wszystkim przez technologię. Tak mówi mój emisariusz. Dowiesz się, kiedy go spotkasz. Dobra. Wygląda na to, że ten Kalan wszystko ma już obcykane. Okej, dobra, o czym myślisz? O czym myślisz? Zaczynam lepiej rozumieć Magalana. No i fajnie, lubi nas. Doskonale. I o to chodziło, o to chodziło. Czekaj, nie chcę tam głową wpaść, tylko... O, jaka fajna animacja i zobaczcie. Tam ręką się przytrzymywał, nieźle. Nieźle, podoba mnie się. No, tędy się rozbiliśmy. Tak, pytanie, może coś ciekawego z tego statku... Wypadło. A druga ciekawa sprawa, gdzie mam kolejne części? Ta jest w sumie blisko też w miarę. Ta nie. Ale ta blisko, tylko tam się tepniemy. Tylko zanim się tam tepniemy, zobaczmy, czy tutaj nie ma już nic ciekawego, skoro się już tu wdrapaliśmy, nie? Tam jest to też miasto pod kopułą, chyba miasto, które mnie bardzo ciekawi. Kto tam rządzi i na czym polega w ogóle to miasto, jak, co tam jest, nie? Tak dokładnie. Dobra, tu już nic nie ma, więc możemy się telepnąć tutaj. Mhm. A teraz mamy towarzysza, więc tam będziemy chyba mieli w miarę luz na tamtych szlakach. Ktoś tutaj jeszcze jest? Chyba jeden tutaj robotnik powinien być. Ała. Nie zaczął się bandika, nie? Muszę sprawdzać. Dobra. Niestety twoje mięsko posłuży mi za obiad, kurko. Czy tam kurko podobna. I... Tam coś świeci. Ale... Dobra, ale nie teraz, tak? Z
Sam tutaj zostać. O Jezu, ciało jeszcze tu leży. Ściągnęliśmy trochę tarapatów na tą grupkę. Ale tam są chyba mutanty i złe potwory, nie? No, bardzo złe. Nie, wracamy. Nie, nawet nie mam się co porywać. Mimo to, że mamy towarzysza, to wiem, że to się źle skończy. A propos kończenia się, prześpijmy się do rana. Przecież tutaj nikogo nie ma, to kto mnie tu będzie kontrolował? No właśnie, ej, no to w sumie możemy tu się troszeczkę rozgościć. Pik pieniędzy, dobra. Okej, papierosy fajnie, ale ile można? Właśnie to dzbanek zawsze jest z brane, a nie piwo. To mi się trochę pomyliło, tutaj jeszcze coś jest. Tutaj naprawdę może być sporo fajnych rzeczy. Strzałami bym nie pogardził, eleksitem, no. Weźmy wszystko. Dobra, ten jeden robotnik tam daleko raczej nie będzie miał pretensji. To sobie to wszystko wyczyścimy. Duża torba eleksitu, no spoko. Niech i tak będzie, dobra. Okej, śpimy do rana, no to teraz możemy spać spokojnie. Fajnie. Jak na taką chatkę, na takim odludziu, no to bardzo bogato. Dużo bardziej niż w mieście. Ujej, jak jak leje. Dobra, mamy iść w tym kierunku, tylko też nie do końca wiem, jak się wchodzi do tego miasta tak dokładniej. Tam jest coś groźnego? Nie. Znaczy, dwie sztuki są tego czegoś, ale to nie są te raptorki, nie? Tylko to jest trochę coś mniejszego. O nie, jednak się pomyliłem. Nie jest coś mniejszego, tylko wręcz przeciwnie, to jest coś dużego. Dobra, nie chcę mi się z tym godzinę znowu męczyć i was zanudzać tą ciągłą walką. Więc sobie wczytamy, tak będzie po prostu szybciej. Tak będzie szybciej, tylko że... Tylko żeby się dostać do tego miasta, to nie wiem, chyba tu jakoś będzie wejście, nie? I powinniśmy odbić tutaj. Pójść tędy. Tutaj coś jest do zebrania. Mam raczej pójść tym szlakiem. Może nawet jakaś chatka jest. Puchatka. Tam chodzą znowu jakieś przyjemniaczki. No proszę, tutaj też będą fajne rzeczy. Dobra, otwieranie zameczków. Gdzie to takie otwieranie było? Nie wiem, czy nie w Oblivionie. Kojarzę ten sam system, albo w Ryzenie. Chyba są bardzo podobne systemy w tych trzech grach, no. Podnie górnika. Elektrozłom. Strzały. Zajebista skrzynia. Tylko coś tutaj już warczy nam nad uchem. A to mi się nie podoba. To coś tutaj jest do wzięcia? Nie. Dla ciebie to już utłuczemy. Rozpoczynam walkę. Mam nadzieję, że tamten tylko się nie dołączy. Dobra. Dawaj, pięknie. No, no nasze kombo nawet zauważalne obrażenia bije. Takie lekkie ataki to nam niewiele mu co robimy. O nie. Jedna koleżka. A nie, to jest raptor. Dobra. I nie dostaliśmy expa za niego? No nie. Chyba raptor nam skradł expa. Na szczęście zwykły raptor, a nie tamta taka wersja niby mniejsza, ale mocniejsza. Dobra, to już tego raptora też upłuczemy. To nam się nie kręcił. Pięknie, dobra. Zbierajmy fanty z niego. Najważniejsze elementy to są szpony, bo można sprzedać, i mięso, bo można na kotlety przerobić. A ten exp, no to... taki trochę niezauważalny.
Cały czas rozglądam, czy coś tutaj, tam są jakieś kolejne ruiny. Może jakieś... Nie wiem, czy tam separatyści nie stoją. Albo albowie. Mam nadzieję, że to separatyści. Bo albowie to będą do nas strzelać. I będzie lipa. Ej, 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 bo nam się energia skończyła. Dobra. Odpocznijmy trochę. Nie uciekaj. Widzicie? No nie, to chyba separatyści. Nawet nie wiem, czy to nie ci, z którymi kiedyś gadaliśmy, tylko że oni się przenieśli, nie? Bardzo możliwe. Dobra. Nie trafiliśmy. Dobra. Mój był cios kończący, nie falka, żeby nie było. Ok, bierzemy fanty. Oczywiście robimy save'ik. Bo nie mam pewności, co to tam może być. Dowódca Jax. To ktoś Zastanawiałem się, czy się jeszcze spotkamy. Przestałeś brać Alex. Wyglądasz inaczej. Ty za to nie przestałeś. My się znamy? Nie osobiście, ale każdy Alp słyszał o twoich osiągnięciach i o twoim wypadku. Powiedziano nam, że zostałeś stracony. Niedawno jednak słyszałem opowieść o kimś, kto bardzo przypominał mi ciebie. Zacząłem podejrzewać, że jednak żyjesz. Dlaczego jesteś tu sam, bez oddziału? Wygląda na to, że jesteśmy w podobnej sytuacji. Odcięli mnie od Xakoru. Nie mogę tam wrócić. Muszę znaleźć dla siebie inną ścieżkę. A proszę, Alp Renegat. Jesteś jednym z separatystów? Ci idioci sami nie wiedzą, o co im chodzi. Są słabi. Rządzą nimi emocje. Aha. Owładnięci strachem porzucili hybrydę, ale nie mają pomysłu na dalsze życie. Słabi, głupi i uczuciowi. Ja musiałem opuścić Xakor. Jednak wierzę w hybrydę. Tylko jego przenikliwość pozwoli nam przetrwać, a dzięki jego mocy w Xakorze nastanie porządek. No, czyli jeszcze masz trochę pomieszane we łbie, niestety. Dlaczego w takim razie przestałeś być wiernym żołnierzem Xakoru? A ty? Dlaczego przestałeś być wiernym dowódcą? No nie poznałem jeszcze całej prawdy. No. Czy ta druga opcja? Zobaczmy tą trzecią. Nie poznałem jeszcze całej prawdy. Znam tylko jej fragmenty. Nie wypełniłem misji zleconej przez hybrydę, a na miejscu czekał oddział gotowy do wykonania egzekucji. Miałem szczęście, bo spadłem z klifu, a oni uznali, że zginąłem. Teraz staram się nabrać sił i dowiedzieć się, o co w tym wszystkim chodzi. W takim razie twój egzekutor też nawalił, a gdy to wyjdzie na jaw, jego również poddadzą egzekucji. To tyle. Cała moja historia. Teraz twoja kolej. Powiedz, dlaczego odszedłeś z Xakoru? Wierzę, że istnieją sposoby, by uczynić Albów silniejszymi. Możemy zacząć dzielić się umysłami i tym samym je wzmacniać. Kolektywny umysł to część siły hybrydy. Wiem. Ale przeprowadziłem własne badania w materii dzielenia umysłów. Doświadczyłem tego, co znaczy być prawdziwym Albem. Jednak moje wysiłki nie zostały docenione. Odrzucili mnie i wyrzucili z Xakoru. Teraz muszę żyć na wygnaniu. Zaprowadzenie badań. No, chyba coś trochę ściemniasz, nie? Nie wygnano by cię za prowadzenie badań. Powiesz mi, co naprawdę zrobiłeś, czy dalej będziesz plutł te brednie? Oczekujesz, że uwierzę w tę opowieść? Prawisz mi tu o egzekucjach i cudownym przetrwaniu, a sam kwestionujesz moją historię. Obaj jesteśmy wyrzutkami. Jesteśmy lepsi od Albów, służących hybrydzie. To my powinniśmy decydować nie tylko o własnej przyszłości, ale i przyszłości pozostałych. Dobra, co teraz planujesz, dziwny gościu? Moim priorytetem jest pozbycie się Albów, którzy na mnie polują. Kiedy ich dorwę, będę mógł pomyśleć o przyszłości. Muszę ich zabić. Chcę ich głów.
No, tylko wszystko jest dziwne, bardzo. Chcesz ich głów? Odbiło ci? Ich śmierć to za mało. Muszę poznać ich myśli. Jeśli zdobędę ich głowy, będę mógł odczytać ich myśli i poznać plany. Dowiem się, jak chcą mnie schwytać i jakie mają zamiary wobec ciebie. Pomóż, a podzielę się z tobą zdobytą wiedzą. Pod warunkiem oczywiście, że pomożesz mi zrealizować plan. Naprawdę sądzisz, że będziesz w stanie czytać w ich umysłach? Tak, jeśli dostanę ich głowy. Znajdź moich prześladowców i przynieś mi ich głowy. Nie ma mowy, by to się mogło udać. Mówisz zupełnie jak albowie z Ksakoru. Nadal znajdujesz się pod wpływem hybrydy? Czy jesteś w stanie samodzielnie myśleć? No ja w przeciwieństwie do ciebie potrafię sytuacji. Samodzielnie myśleć. Powinniśmy współpracować. O, to jest ciekawa opcja. Jeśli będziesz ze mną walczył dla sprawy, przyniosę ci głowy twoich prześladowców. Dobrze. Wtedy zabiorę się za ich umysły, dzięki czemu poznamy ich plany. Ustalmy, gdzie się spotkamy na wypadek, gdybyśmy się rozdzielili. Założyłem obóz w ruinach na zachód od Goliet. Dobrze, na pewno go znajdę. Proszę, proszę, mamy nowego towarzysza. Jak oceniasz naszą współpracę? Jesteś średnio pomocny. Gdybyś pamiętał, że jesteś Albem, byłbyś bardziej skuteczny. Dobra, ale możemy to naprawić. Ataki Albów na wolnych ludzi osłabły. Coś musiało się stać w Lodowym Pałacu po tym, jak byłem tam ostatni raz. Tylko co? Gościu jest trochę dziwny, ale może będzie mocnym towarzyszem, bo wygląda na kozaka. Opowiedz mi o Albach, którzy na ciebie polują. Wysłali za mną trzech dowódców. Nawet by mi to schlebiało, gdyby nie okazali się oni kompletnymi kretynami. Pierwszy nazywa się Bartoks. Przeszukuje południowe rubieże Ksakoru. Oczywiście to tylko potwierdza fakt, że jest idiotą. Drugi to Pollux. Wytropił mnie w zachodniej Abessie, ale pozbyłem się go. Trzeci to Tiras. Ostatni raz widziałem go na granicy Ignatonu. Wyślę ci ich współrzędne na adiutor. Pamiętaj, potrzebuję tylko ich głów. Resztę ciała możesz. No dobra, dobra, spokojnie. Nie marudź. Opowiedz mi więcej o tym, co robiłeś w Ksakorze. Patrolowałem okolice i służyłem hybrydzie. Wieczorami najczęściej eksperymentowałem z nowymi metodami zażywania oczyszczonego eleksu. Dzięki temu czułem się silniejszy. Jadłeś eleks? Tak, ale skoncentrowaną formułę eleksu. Tę, która otworzyła umysł hybrydy. Skoro podziałała na niego, to dlaczego nie na mnie? Chciałeś być jak hybryda? Pokręcony? Uzależniony od innych? Nie. Albowie przestali być sobą, odkąd poddali się jego kontroli. Pomijając jego właściwości, smakuje niesamowicie, a jego przyrządzenie to prawdziwa sztuka. Dokończę przygotowania i dam ci spróbować. Może twój umysł też się otworzy? Nie wiem, chyba raczej podziękuję. To było niesamowite. To było niesamowite, no. Też tak myślę. Gdzie ty tam, z kim się bijesz? A, z tym. Nie, ty masz ten sam młot, który ma ten, Falk? O Jezus. To oznacza, że nie będziesz jakimś koksem, prawda? No nie wyglądasz na koksa. Ale mamy kolejnego towarzysza. Ciekawi mnie to jego zadanko. No. Daleko są ci od głów. O, to jest nawet niedaleko. Tam, gdzie szukamy jednej z części. Do maszyny dla Falka, więc spoko. Pewnie po drodze go zahaczymy. A on co, idzie z automatu tam do obozu? No dobra, niech idzie. Ten odcineczku to będzie na tyle. Może kiedy indziej sobie zmienimy tego gościa. Przetestujemy go. Co my tutaj mamy? Mamy coś jeszcze tu ciekawego? Nie. Chyba, że coś na górze. Jakiś piwór albo jakaś duża torba eliksitu. Dobra, ale na dzisiaj to tyle, więc... Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie
Jakiś taki fajny widoczek może na te góry, na to miasto pod kopułą, dokładnie. Wydaje mi się, że to chyba będzie, ale to nie jest siedziba kleryków, ale może być miasto kleryków. Jakieś mniejsze, albo po prostu jakieś neutralne miasteczko. Może być. Fajnie, nie wiem, czy są takie miasta neutralne tutaj w tym świecie, ale fajnie by było, jakby były. Ale dobra, na dzisiaj to tyle, więc na razie.